Szanowni Państwo, z wielką przyjemnością witam Państwa w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Groźnie. Witam Państwa na kolejnym już spotkaniu, które nazwaliśmy Z Polski wziąć ogólne treści. Ponieważ chcemy ze względu na studia, które prowadzimy w uczelni, a także kierując się pewną misją, propagować wiedzę o ziołach, o roślinach leczniczych oraz o minerałach. Przypomnę, że w naszej uczelni prowadzimy studia w zakresie cielarstwa oraz produkcji i bezpieczeństwa żywności i z tymi studiami no, po prostu wiążemy jakąś dobrą przyszłość, dobre nadzieje. Współorganizatorem tych spotkań jest Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów, które powstało przy naszej uczelni już kilkanaście lat temu. I oczywiście oprócz ważnych naukowych inicjatyw, takich jak roczna konferencja poświęcona roślinom leczniczym, organizujemy spotkania popularno-naukowe. A żeby przejść do wiosny, odwołam się do naszego największego poety i sprawdźmy, co on tam o wiośnie pisał. I uważają z trwogą wracające ptaki, bo już bocian przyleciał do rodzinnej sosny i rozwiał skrzydła białe, wczesny sztandar wiosny. A za nim krzykliwymi, nadciągnąwszy półki, gromadziły się ponad wodami jaskółki. A z ziemi zmarłych brały błoto na swe domki, wieczór słychać w zaroślach szept ciągnionej słomki i stada dzikich gęsi szumią ponad lasem i znużone na popas spadają z hałasem, a w głębi ciemnej nieba wciąż jęczą żurawie. Słysząc to nocni stróże, pytają w obawie, skąd w królestwie skrzydlatym tyle zamieszania, jaka burza tak wcześnie te ptaki wygania. Mogliśmy w ostatnich dniach zaobserwować na niebie właśnie klucze żurawi i gęsi, które przemieszczają się na północ, a więc widome znaki wiosny są u nas i w naszej uczelni oczywiście spotkanie w ramach ziół wiosny, bo tak nazwaliśmy to spotkanie dzisiejsze, to będzie o ziołach wiosny, a wiedzą o ziołach wiosny podzielą się z Państwem nasi pracownicy, pani profesor Iwona Wawer. Pani profesor Iwona Kaczmarczyk-Żebrowska oraz pan doktor Henryk Różański. Gwarantuję Państwu, że jesteście w dobrych rękach. Wszystkiego dobrego. Ten był bardziej o ptakach niż o ziołach, panie kanclerzu. Postawiłem trudne wyzwanie. Szanowni Państwo, gdy wiosną wyjdziemy poza dom, na zewnątrz, to zauważymy pewien proces, a czasami mówi się to zjawisko, masowego występowania roślin w różnych stadiach fenologicznych, czyli wzrostu i rozwoju. I taki właśnie proces wiosną nosi nazwę aspektu wiosennego, czyli to jest takie nagłe, masowe pojawienie się różnych roślin, tylko właściwie egzystujących w tym krótkim okresie. Niektóre gatunki potrafią kwitnąć tylko 2-3 dni, po czym znikają. Przez ten krótki okres wydają też organy wegetatywne, asymilujące, i w ciągu tygodnia, dwóch tygodni potrafią zgromadzić materiał pokarmowy, substancje spiwszowe, które później umożliwiają im funkcjonowanie pod ziemią aż do następnej wiosny. Wiosną też zbieramy niektóre surowce, bowiem pojawiają się tylko właśnie po tej porze roku. Przede wszystkim jest to raj dla gemoterapeutów, czyli
takich specjalistów fitoterapii, którzy zbierają pączki drzew, krzaków oraz roślin zielnych i z tych pączków przygotowują rozmaite preparaty. I właśnie ten dział fitoterapii, czyli ziołolecznictwa, nosi nazwę germoterapii. Jest bardzo popularny w krajach zachodnich, szczególnie w Belgii, Francji, w Czechach, na Słowacji, a także w Niemczech. Zioła wiosenne mają też nietypowe właściwości, szczególnie korzenie i kłącze, bowiem okazuje się, że zgodnie z zasadami medycyny biologicznej, której reprezentantem między innymi był Emanuel Felke, poza tym Steiner, czy też Hauszka, albo dr Madaus, to takie surowce mają fitohormony, substancje, jak oni określali, niosące w sobie vis vitalis, czyli siłę życiową, energię życiową. I twierdzili, że na przykład surowce zebrane wiosną są bardziej wartościowe niż te pozyskane jesienią, bowiem w jesieni w roślinach gromadzą się hormony snu, spoczynku. Roślina zamiera, przygotowuje się do zimy. Natomiast wiosną musi przeprowadzić bardzo szybko i sprawnie różnego rodzaju procesy histogenezy, organogenezy, czyli zróżnicować tkanki i ukształtować organy. I takie też właśnie surowce niosą w sobie tę energię życiową, wyjątkową energię leczniczą. Pierwszą rośliną, jaką omówimy z paniami profesor, to jest czosnek niedźwiedzi, Allium brucinum, który należy do rodziny dawnych systemach liliowatych, a w innych po prostu do czosnkowatych. Jest to roślina, która kiedyś była chroniona całkowicie. Obecnie, właściwie po 2014 roku, kiedy zmieniła się ustawa o roślinach chronionych, jest to roślina częściowa. Ale oczywiście dotyczy to środowisk naturalnych, czyli mogą Państwo bez problemu je uprawiać i później wykorzystywać do wytwarzania preparatów. Roślina wieloletnią kwitnie krótko, bowiem od kwietnia do maja, czasami już 1, 2, 3 maja potrafi przekwitać, szczególnie wtedy, kiedy nastąpi taki wyrzut dni, gdzie temperatura osiąga 20-22 stopni. Wtedy niezmiernie szybko dojrzewa. Jest to roślina częsta w Regu Dolnym, szczególnie właśnie tu na Podkarpaciu, w Karpatach, poza tym w Sudetach, sporadycznie spotykana na niżu, chociaż pamiętam jeszcze ze studiów biologicznych w Poznaniu, że spotykaliśmy takie właśnie rejony w Wielkopolsce czy na Dolnym Śląsku, że masowo się czosnek niedźwiedzi tam pojawił. Lubi gleby wilgotne, o czynie obojętnym, przede wszystkim preferuje olszyny, włóczyny, grąby. Teraz pani profesor, żeby Państwo wiedzieli po naszych inicjałach, to mówię w danej chwili. No, została mi ta przyjemna część, dlatego że mogę powiedzieć o zastosowaniach czosnku, co można z nim zrobić i w ogóle dlaczego ona jest tak cenna. No, czosnek to czosnek, proszę Państwa, więc charakterystyczny ma taki zapach czosnku, który pojawia się dlatego, że roślina zawiera związki siarki. W tej chwili mamy głębokie przekonanie, że wszystko, co śmierdzi, jest dla zdrowia bardzo cenne, bo czosnek i cebula, prawda? Jesteśmy niedoświadczeni, dlatego ten czosnek na wiosnę jest nam bardzo potrzebny. No oczywiście można opowiadać, że to zwierzęta go wyczuły, prawda? Bo to były pierwsze rośliny zjadane przez niedźwiedzie, które wylazły
z parłoku zimowego snu i odjadamy się czosnkiem. No to prawie, co jest im potrzebne. Tutaj mają Państwo wypisane związki biologicznie aktywne, ale właśnie najważniejsze to są te związki siarki. Tutaj mają Państwo wzory chemiczne, dlatego że no, to jest, Krosno jest uczelnią, więc nie obejdzie się bez wzorów. Mają Państwo pokazane, jak wyglądają te związki siarki alina, alicyna. No i właśnie dzięki tym związkom czosnek ma właściwości bakteriobójcze, przeciwpasożytnicze, żółciopędne, lekko obniża ciśnienie. Właściwie to ma wszystkie zalety czosnku zwykłego, tylko po prostu przy jedzeniu jest znacznie sympatyczniejszy. Cudowne są te chrupkie liście posiekane na przykład do twarożku, prawda? Znakomite. I teraz powinniśmy się nim cieszyć. Oczywiście pan doktor Różański zaraz powie, że to, te związki to są fitoncydy i właśnie dlatego działają wirusobójczo i w zasadzie są pożyteczne zarówno dla ludzi, jak i dla zwierząt, prawda? Pierwsza kuracja na wiosnę. Przepraszam. Nie też została ta. Zobaczyłam wzory i zachwyciłam się. Jako chemik. No cóż bym mogła dodać, no już dużo zostało powiedziane, ale może to, że sama roślina ma ten związek siarkowy taki nieaktywny, dopóki się nie naruszy tkanek tej rośliny. I tym związkiem nieaktywnym jest alina. Ona jest bezwonna, właśnie ponieważ jest nieaktywna. Tak to wytwarza roślina, ale w momencie, kiedy jest naruszenie tkanek, komórek, na przykład przez zwierzę, które próbuje się dostać do tej rośliny, ona się broni. Broni się w ten sposób właśnie, że z innych komórek jest wydzielany enzym, który rozkłada ten związek nieaktywny do aktywnego. I właśnie ten aktywny już związek, czyli alicyna, ma ten zapach taki no, siarkowy, charakterystyczny dla czosnku niedźwiedziego, dla czosnku. I właśnie ten dopiero związek wykazuje działanie no, drobnoustrojowe, czyli przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe, bo te związki są dla tych drobnoustrojów po prostu toksyczne, są zabijane. Dla nas są prozdrowotne, ale dla mikroorganizmów są toksyczne. Jeszcze z ważnych funkcji czosnku niedźwiedziego należy wymienić, to było już powiedziane, hipotensyjne, czyli obniżające ciśnienie tętnicze krwi, ale nie spodziewajmy się, że to ciśnienie krwi z hukiem spadnie na dół, jeżeli ktoś ma nadciśnienie. Jeżeli ktoś ma nadciśnienie, to działanie czosnku może być tutaj, no i na pewno będzie za słabe. Oprócz tego z ciekawych działań tu należy wymienić też wyrównanie gospodarki cholesterolowo-lipidowej, czyli korzystny wpływ przeciwmiażdżycowy, no jeżeli no, ktoś ma tendencję do takich zmian w naczyniach krwionośnych. I to by było chyba z tego slajdu najważniejsze. No i Państwu pokazałem, że właśnie czosnek można przetwarzać w rozmaite przetwory. Pani profesor Lawer wspomniała tutaj o serkach. Rzeczywiście, gdy pojedziemy do Austrii, Niemiec, teraz do Szwajcarii, to zobaczymy bardzo dużo takich gotowych serów żółtych, także serów dojrzewających, termizowanych, jak i właśnie świeże, tak jak powiedziała profesor Wawer, twarowych, gotowych, często przez lokalnych producentów wytwarzanych. Nawet się pojawiają w czasopismach popularno-naukowych niemieckich czy szwajcarskich takie przewodniki, jak tu Państwo widzą, żeby, broń Boże, nie pomylić czosnku niedźwiedziego na przykład z zimowitem, o którym będziemy za chwilę mówić,
albo w konwaliu, bo sami Państwo widzą na obrazku, że te liście są niezmiernie do siebie podobne. Czasami te przypadki są bardzo proste też, jeżeli już się przygotowuje to w gospodarstwach szwajcarskich, bo wystarczy zasypać solą i po prostu doprowadzić do zmiękczenia w ten sposób i zakonserwowania, puszczenia soku. Kisi się także różne części tej rośliny, nawet same ogonki. Pamiętam, jak byłem stypendystą u Szwajcarów, to zaskoczyło mnie, że były tam albo właśnie takie pąki kwiatowe, albo same szypułki, czy też łodyżki. Bo tak naprawdę to, te własności prozdrowotne czosnku niedźwiedziego wykorzystuje się w potrawach, w przetworach, takich bardziej spożywczych właśnie. I dzięki temu no, podwójna jest korzyść i smakowa taka i właśnie prozdrowotna. No tak, celem tego slajdu jest przypomnienie Państwu, że teraz za chwilę będziemy mieli surowiec, ale on będzie krótko świeży i wobec tego powinniśmy przygotować przetwory. Ja pamiętam, że teraz na studiach podyplomowych była osoba, która miała produkowała domowe sery gdzieś tu na Podlasiu. Między innymi od nas dowiedziała się, że można zrobić ser kozi z czosnkiem niedźwiedzi. Próbowałam tego specjału. Cudo, absolutne, polecam. Jeżeli Państwo będą chcieli przygotować takie masełko jak Szwajcarze czosnkowe, to wtedy najpierw należy wziąć liście i rozetrzeć solą na papkę i później dopiero dodawać do masła i ucierać na jednolitą masę. Ta sól zapobiegnie uwalnianiu enzymów lipolitycznych, które doprowadzają do szybkiego zjełczenia masła. Bo sama roślina przecież ma enzymy właśnie lipazy, które by działały na to masło po prostu trawiąco. Polecisz pesto z czosnku? No może ty polecisz. Forsycja to niewątpliwie taka już bardzo widoczna oznaka wiosny. Sam rodzaj forsyki liczy 7 gatunków. Przede wszystkim są to rośliny azjatyckie, ale znajdziemy je także w północnej Afryce. Poza tym zostały forsycje przeniesione do Ameryki Północnej. Tam się niejednokrotnie w niektórych stanach rozpowszechniły w stanie dzikim i nawet są uznawane tam przez tamtejsze władze za rośliny inwazyjne, bowiem forsycje są bardzo trudne do wytępienia i na pewno nieraz, jeżeli Państwo próbowali usunąć ją z ogrodu, to widzą, ile ma właśnie takich podziemnych pędów, łodych, szybko zakorzeniających się. Sama nazwa pochodzi od botanika szkockiego, Forsyta, który właśnie też opracowywał plany wielu ogrodów botanicznych w Szkocji oraz w Anglii, a także właśnie krzyżował rośliny. Poza tym był takim pionierem przygotowywania pasty do leczenia ran u roślin. I właśnie zauważył, że popiół, wapno, a także odchody niektóre zwierzęce, szczególnie końskie, bardzo dobrze leczą i przyspieszają zabliźnianie ran. U nas najczęściej mamy gatunek forsycji zwisłej, zielonej oraz taką hybrydę, czyli mieszańca, forsycję pośrednią. Jeszcze nie kwitną, proszę Państwa. Jeszcze tydzień, dwa i będziemy mieli te żółte, wspaniałe kwiaty. Jest to surowiec flawonoidowy. No i tutaj z całą przyjemnością chciałam Państwu polecić spojrzenie na wzory flawonoidów. Tutaj jest kwercetyna, najbardziej rozpowszechniona w świecie roślinnym oraz połączenie jej z cukrami, czyli rutyna. No, Państwo znają taki znany preparat, nazywa się rutinoskorwin na przykład, prawda? Połączenie rutyny z witaminą C. To jest, pomijając nazwę, to jest idealny preparat na wiosnę. Potrzebujemy witaminy C i potrzebujemy surowców flawonoidowych. Dlatego ta forsycja nie tylko jest piękna, ale też ma bardzo cenne, aktywne biologicznie związki. Proszę dalej.
Tak, parę słów o działaniu pozycji na organizm człowieka. Może też, że nie tylko kwiaty są surowcem zielarskim, ale można też wykorzystywać korę, liście, chociaż u nas nie jest to bardzo rozpowszechniona roślina zielarska, ale można wykonać wyciągi wodno-alkoholowe i wtedy ewentualnie przy dłuższym stosowaniu można zaobserwować lekkie obniżenie stężenia glukozy we krwi, ale to będzie takie słabiutkie w porównaniu do powszechnie stosowanych leków w cukrzycy, ale też działanie uspokajające, przeciwzapalne, przeciwalergiczne, nawet dokładnie wiadomo, jaki jest mechanizm działania przeciwalergicznego, bo te związki, które występują w pozycji, hamują uwalnianie takiej substancji, która jest w organizmie, histamina, ta histamina odpowiada między innymi za właśnie reakcje uczuleniowe. Oprócz tego forsycja może mieć działanie przeciwbólowe czy przeciwzapalne. Naukowcy też się już dowiedzieli, jaki jest mechanizm działania, mianowicie są takie związki prozapalne, które są też, już mówię, mediatorami bólu, czyli przekazują ból. To są prostaglandyny i właśnie forsycja może hamować powstawanie tych związków prozapalnych, więc sama działa też przeciwzapalnie w związku z tym. Oprócz tego ma korzystny wpływ na kondycję skóry, ponieważ stabilizuje, tak jest napisane, włókna kolagenowe i elastynowe. Włókna kolagenowe to są te, które są rusztowaniem dla skóry. Natomiast włókna elastynowe, to jest białko elastyna, ale jak Państwo sami słyszycie, elastyna to są elastyczne białka, czyli odpowiadają za elastyczność skóry. Pani profesor. Jeszcze odnośnie. To jeszcze wymienić można. Tutaj pani profesor mówiła, że jest rutyna. Jest to związek, który jeden z podstawowych związków roślina, które my traktujemy jako uszczelniające naczynia krwionośne, a więc można stosować właśnie w jakichś tendencjach do drobnych krwawień, przy przepuszczalności naczyń krwionośnych. Nawet wtedy można się pokusić o zastosowanie w żelakach kończyn dolnych. Ze względu na działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe, o czym mówiłam przy poprzednim slajdzie, również obserwuje się zmniejszenie obrzęku i bólu gruczołu krokowego. Jeżeli jest łagodny rozrost gruczołu krokowego, to właśnie u panów, którzy się borykają z taką dolegliwością, można obserwować poprawę miksji, no i właśnie to działanie przeciwbólowe. No i też zmniejszenie stanu zapalnego, nie tylko w obrębie skóry czy naczyń krwionośnych, ale również w obrębie układu pokarmowego, jelita, żołądek. No myślę, że najważniejsze informacje. I podsumowując, forsycja dla pań i panów. No przechodzimy już do takiej poważniejszej fitoterapii. To już jest roślina nie dla amatorów, tylko naprawdę dla ludzi, którzy przeszli różnego rodzaju studia i kursy z zakresu ziołolecznictwa, zielarstwa, czyli kokorycz pusta, corydalis cava albo kokorycz pełna. Najprościej te rośliny rozróżnić w ten sposób, że wyciągamy podziemną część, przekrawamy nożykiem. Jeżeli jest pusta w środku, no to będzie właśnie pusta. Jeżeli pełna, to pełna. Należy do rodziny makowatych, czyli jest na przykład spokrewniona z makiem lekarskim, ale też jest gwizdnikiem jaskółcze ziele. Należy do roślin wieloletnich, łatwych do uprawy, przy czym jak będą Państwo wykopywać podziemną część, to ona jest niezmiernie głęboko zakorzeniona. Na samym dole będzie właśnie taka cebulko-podobna bulwka. Poprawnych botaniki to jest korzeń z bulwą korzeniową.
na której znajdują się alkaloidy, jak i materiały zapasowe, w tym obok skrobi także glikogen. Ten glikogen rośliny niektóre gromadzą dlatego, że mogą uruchomić z niego glukozę, co nie jest możliwe w przypadku skrobi w niskich temperaturach, bowiem amylazy działają w temperaturze około 3, 4, 5 stopni, natomiast z glikogenu są rośliny w stanie wyciągnąć glukozę w temperaturze około 1 stopnia. Czyli wtedy, kiedy już właściwie puszczą lody i trzeba przecież oddychać, trzeba uzyskać energię i zacząć wzrastać pod ziemię. Ciekawostka, nasiona nasiewają mrówki. Tak, tak, zgadza się. Pani profesor, tak? Powie o alkaloidach. Nie mam doświadczeń z kokoryczą, dlatego że mam działkę na Mazowszu, nie słuchanie Piaszczysta, gdzie nic nie za... Może też, o! Alkaloidy to na ogół się kojarzą ze związkami. Alkaloidy występują w roślinach. I tylko właściwie w roślinach, gdzieś tam próbuje się znaleźć też wśród owadów, ale są to związki, które no na ogół większość z nich działa silnie na organizm człowieka i no zawsze się należy takich roślin trochę obawiać. Jeżeli ktoś nie ma doświadczenia w stosowaniu takich roślin, no to tutaj no sama odwaga nie wystarcza. Tu trzeba mieć troszeczkę właśnie wiedzy. A tu szczególnie jest alkaloid marronu kapnina, który oddziałuje na procesy psychiczne, na ośrodkowy układ nerwowy, na mózg, może nawet wywoływać stany kataleptyczne, katalepsję. Co to jest? To jest taki bardzo dziwny stan, który rzadko występuje no, w sposób, powiedzmy, nawet chorobowy, na pewno nie fizjologiczny, ale nawet chorobowy, tylko pod wpływem związków, czyli utrzymywanie narzuconej pozycji, stałej pozycji, takiego bez ruchu. Ja to akurat obserwowałam u zwierząt doświadczalnych, nie u ludzi, ale wiem, jak to wygląda właśnie pod wpływem takich związków, że ten osobnik właśnie jest jak z plasteliny, wszystko z nim można zrobić. Ruszy się ręką, czy tam kończyną, jeżeli to jest zwierzę, i zostaje w bardzo nienaturalnej pozycji, które by nigdy nie przyjął, gdyby nie był pod wpływem tych związków. No i właśnie tutaj jest alkaloidy, są, które mogą właśnie prowadzić do katalepsji. Jeszcze z działań ośrodkowych, czyli na ośrodkowy układ nerwowy, na mózg, należy wymienić działanie narkotyczne na tak zwane ciało prążkowane mózgowia. Ta struktura mózgu jest związana też z czynnościami ruchowymi. W związku z tym dawniej no, była ta kokorycz stosowana w chorobie Parkinsona, czy w takich nadmiernej aktywności ruchowej mięśni. No, w tej chwili no, takich wskazań nie ma. Także z niechlubnych takiej, można powiedzieć, historii tej rośliny, stosowanie tej rośliny to to, że była wykorzystywana do dręczenia więźniów i osób psychicznie chorych, które właśnie ich dolegliwości schorzenia charakteryzowały się takim nadmiernym pobudzeniem ruchowym. No i chcąc uspokoić te osoby, takie można powiedzieć nawet trochę no, agresywne, zbyt aktywne, no podawano właśnie też tą kokorycz czy wyciągi, no żeby wywołać tą uległość, poddanie, no takie uspokojenie, ale w tym złym rozumieniu. No myślę, że to są takie bardzo, bardzo charakterystyczna roślina pod względem właśnie działania. No i też trzeba mieć to pod uwagę, że no tak na własną rękę to to robić raczej doświadczenie w jej zastosowaniu. Ale są Państwo na uczelni, dlatego możemy
Państwa teraz, no, czy dostali Państwo porcję wiedzy, proszę zobaczyć, jaka to jest piękna, fioletowe kwiatki, prawda? Ale możemy kogoś postraszyć, jak się nie uspokoisz, to cię potraktuje kokoryczą, prawda? I teraz wiadomo, co chodzi. No to szczególnie właśnie przez Niemców i w Związku Radzieckim stosowano to roślinę, żeby wyciągnąć informacje od więźnia, no bo wtedy uniemożliwiała ta roślina dotrzymanie tajemnicy. Także wtedy człowiek stawał się bardzo gadatliwy, elokwentny i właściwie wygadał wszystko. A w cyrkach to jest pani profesor Kaczmarczyk-Żebrowska, żebym się nie powiem, nie, bo znam się już od wielu lat. No to właśnie, żeby na przykład słoń utrzymał nogę, albo tygrys odpowiedni w kierunku głowy skierował. Także też w cyrkach podawano właśnie poza jelitowo, podskórnie ten chlorowodorek bulbokarpiny i wtedy można było układać dosłownie zwierzęta, tak jak pani bardzo dobrze, do prosteliny, do, jak z prosteliny, tak, do prostusia porównało. Jeszcze pani profesor, aha, to właściwie żeśmy omówili. Teraz magnolia. Rodzaj magnolia to jest bardzo liczny w gatunku, bowiem 200, a nawet mówi się o 275 gatunkach magnolii, które są gatunkami, bo nie bierzemy tu pod uwagę mieszańców, których są właściwie tysiące. Pojawiły się na ziemi przed pszczołami, dlatego te kwiaty właśnie mają taką budowę umożliwiającą zapylanie przez chociażby chrząszcz, ale nie tylko, także przez niektóre muchówki. W ogóle zachowały wiele pierwotnych cech z roślin nagonasiennych, dlatego to jest taka grupa roślin przejściowa między nago i okrytonasiennymi. Bardzo zmieniała swoją pozycję systematyczną w zależności od taksonoma, który je badał i klasyfikował. Wszystkie pochodzą z Azji Wschodniej lub Ameryki Północnej albo Ameryki Środkowej, na przykład z Gwatemali. Część także występuje w Ameryce Południowej. 25 gatunków jest mrozoodpornych, możliwych do uprawy w klimacie umiarkowanym, na przykład tutaj występująca na zdjęciu magnolia pośrednia, która akurat jest mieszańcą. W medycynie ludowej wykorzystuje się różne gatunki. Tutaj wymieniłem takie najważniejsze, które są najczęściej podawane i z których rzeczywiście przetwory można nabyć w sklepach w różnych krajach, jak i przez internet. To jest magnolia drzewiasta, chińska, naga, wirginijska, lekarska, wielkokwiatowa. Proszę Państwa, jakie związki aktywne ma magnolia? To akurat są wypisane, znaczy wzory magnofloryny na przykład. Natomiast no, dłuższych i krótszych w budowie związków. Natomiast te związki są albo w kwiatach i to jest olejek eteryczny i dzięki temu te kwiaty magnolii pięknie pachną, prawda? No właśnie. Natomiast bardzo cenne związki są również w korze magnolii. To są związki fenolowe, na przykład homokiol, to akurat nie ma go chyba. Będziemy na następnym slajdzie homokiol? Czy nie będzie? Nie będzie. No właśnie, ale te związki z kory budzą ogromne zainteresowanie, dlatego że przypuszcza się, że one mogą przenikać barierę krew-mózg, no bo to małe związki polifenolowe działają bardzo korzystnie na układ nerwowy. Jest sporo badań i sporo preparatów z ekstraktem z magnolii właśnie o takim działaniu neuroprotekcyjnym na przykład. Proszę Państwa, to jest wspaniałe drzewo, które no, jest z epoki dinozaurów, mówi się, ale egzemplarze tego drzewa potrafią przeżyć kilkaset lat, więc właściwie powinniśmy magnolie chronić. Możemy je podziwiać w takich ciepłych zakątkach, na przykład przy pałacach, prawda, od południowej strony. Przepięknie kwitną magnolie. Natomiast jak je można wykorzystać? Ja uważam, że przyszłość to jest synteza tych związków, dlatego że
za mało jest i pięknych magnolii, żeby je obejrzeć, obejrzeć skory, prawda, i przerobić na ekstrakty. Więc przyszłość tutaj jest po pierwsze we współpracy chemików z farmakologami, prawda, a po drugie w badaniach fitochemicznych, bo musimy się dowiedzieć na przykład, czy ta magnofloryna to jest ten związek, który powinniśmy syntetyzować, czy na przykład honokiol, prawda? To jest perspektywa. W międzyczasie możemy podziwiać, jakie piękne kwiaty możemy je mieć. To jest kwiat, który teraz będzie lada chwila do oglądania. To jest ciekawe, że najpierw rozwijają się kwiaty, a potem liście, prawda? Jak znamy magnolię. Tak, jeżeli tak, mogę coś dopowiedzieć, to magnolia lekarska, magnolia oficyna, czy magnolia lekarska jest rośliną z tradycyjnej medycyny chińskiej, czyli co najmniej 4000 lat na terenach azjatyckich jest stosowana. U nas od niedawna jest znana jako roślina lecznicza, chociaż mogą się Państwo zdziwić, że jest bardzo dobrze przybadana, jej właściwości są bardzo dobrze przebadane. No i właśnie tak jak pani profesor tu wspomniała, magnolon, honokiol, to naukowcy w tej chwili wskazują jako te główne związki o działaniu przeciwdepresyjnym. Właściwie to są te same związki dwa, ale różnie ustawione w przestrzeni, tak zwane związki racjoniczne. No to bardzo dziwne jest też, że dwa niby takie same związki mogą różnie działać z różną siłą na organizm człowieka. To wszystko wynika od tego, jak one się ustawią w przestrzeni i jak mogą wtedy oddziaływać na takie struktury organizmu, które się nazywają receptory. No właśnie, ale jak działa ta magnolia? No, ma bardzo dobrze udowodnione działanie przeciwdepresyjne. W tej chwili się dużo mówi o stanach depresji. Nawet niekoniecznie o chorobie, jaką jest depresja, ale właśnie o jakimś takim popularnie zwanym dołkiem, czyli z jakimś zniechęceniem, brakiem chęci do działania. Ta magnolia powinna pomóc takim osobom, tylko proszę się uzbroić w cierpliwość. Dopiero po 6 tygodniach będzie działała. Dlaczego? Dlatego, że mechanizm działania magnolii polega na wyrównywaniu zaburzonego działania neuroprzekaźników w mózgu. Depresja to jest właśnie osłabienie działania tych neuroprzekaźników, tych substancji, które przewodzą impulsy w mózgu. Magnolia wyrównuje te zaburzenia i przez to właśnie działa przeciwdepresyjnie, poprawia nastrój, chęć do działania, zadowolenie z życia, ale tak jak mówię, trzeba się uzbroić. Inne dodatkowe działania, no to moczopędne, takie trochę wytłuszczone, przeciwzapalne, ale głównie myślimy o tej magnolii jako o tej roślinie, która działa przeciwdepresyjnie. Zresztą współczesna ziołolecznictwo, czyli fitoterapia, ziołolecznictwo udowodnione badaniami naukowymi wymienia właśnie magnolię jako tą roślinę, którą powinno się stosować właśnie w stanach depresji. A jak wiemy, na pewno Państwo wiedzą, że coraz więcej osób się zmaga z tymi problemami. Więc tutaj no, jest jakaś wskazówka, jak sobie poradzić właśnie w takich sytuacjach przygnębienia. Bielwiosnek, czyli premula, należy do rodziny bielwiosnkowatych. Najbardziej pewnie znany jest pielwiosnek lekarski, zwany także pielwioskiem wiosennym, czyli primula officinalis, albo inaczej primula pyrrhus, która jest roślinną wieloletnią, występującą w świetlistych dąbrowach, na słonecznych wzgórzach. Bardzo lubi wapń, także nawet mówi się, że pielwiosnek jest wskaźnikiem właśnie wapnia w glebie. Ale też lubi miejsca ciepłe, czyli trudno jej szukać
tej roślinki, gdzie wieją zimne wiatry od strony północnej czy północno-wschodniej, bo tam raczej nie rośnie, unika takich właśnie nachyleń. Kwitnie do maja. Natomiast pierwiosnek wyniosły, czyli Primula latior, no tym się różni, że w gardzieli posiada właśnie charakterystyczny żółty, intensywnie żółty pierścień. Owocem, tak jak w poprzednim gatunku, jest torebka, kwitnie trochę wcześniej niż poprzedni gatunek. Lubi lasy liściaste, ale też potrafi wychodzić poza zarośla drzewiaste i na przykład być na łąkach w pobliżu łęków nadrzecznych. No właśnie. Najpierw chciałam, żeby Państwo zobaczyli ten rysunek i ten obrazek, im się dokładnie przyjrzeli. To jest moje zdjęcie pierwiastka, który rósł tutaj na trawniku szkoły. No właśnie. I no miałam duże rozterki, czy go zerwać i wyizolować z związki biologicznie czynne, czy na przykład zająć się tylko kwiatkami, a liście zjeść, bo one są bardzo smaczne w sałatce. Naprawdę trudno się oprzeć, żeby spróbować. No ale w końcu sfotografowałam go i uznałam, że dobrze będzie, niech studenci oglądają, więc cała grupa studentów musiała obowiązkowo obejrzeć wszystkie pierwiastki u nas na trawniku. Proszę Państwa, to jest bardzo znany surowiec, można powiedzieć, że taki flawonoidowy z punktu widzenia chemii, ale również ma ciekawe polisacharydy, bo on stanowi składnik takich syropów wykrztuśnych, więc jeśli złapie nas teraz takie wiosenne przeziębienie, to na pewno taki syrop i ekstrakt z pierwiosnka polecamy. Proszę zwrócić uwagę, że rośliny w ogóle wioski mają dużą zawartość witaminy C, prawda? Także na przykład czosnek niedźwiedzi ma 120-150 mg w 100 gramach masy, natomiast tutaj pierwiosnek 200 mg, przynajmniej 200 mg. To są też takie wyniki badań, w tym moje właśnie, które pokazują nawet 400-600 mg w liściach, szczególnie przed kwitnieniem. Dlatego nic dziwnego, że właśnie był to ulubiony środek przeciwszkorbutowy, czyli przeciwgnilcowy, wiosną stosowany. Tak. Ale surowcem zielarskim nie jest kwiat piękny, nie liście, tylko jest korzeń, proszę Państwa. Bo w korzeniu są właśnie związki, które no są chyba jednak najcenniejsze w tej całej roślinie, czyli saponiny. Saponiny i nawet jeden taki, można powiedzieć, ważniejszy, proszę zwrócić uwagę, nazwa łacińska pierwiostka Primula, a ta saponina nazywa się Primula, Primula saponosit. Czyli tak łatwo do zapamiętania, ale czym się charakteryzują te saponiny i jak można je wykorzystać? Przede wszystkim saponiny mają działanie wykrztuśne, czyli ułatwiają, i w tym pierwiosnek oczywiście, przetwory z korzenia pierwiostka, ułatwiają wydzielanie śluzu z dróg oddechowych, kiedy zalega, czyli kiedy jest przeziębienie, jakaś infekcja, trudności z odkrztuszaniem. Pierwiosnek będzie powodował upłynnienie tej zalegającej wydzieliny i ułatwienie wykrztuszania. A nawet Państwu powiem, jaka jest tajemnica tego działania, a mianowicie on drażni błonę śluzową układu oddechowego. I układ oddechowy, błona śluzowa oskrzeli, broni się przed tym, jak gdyby przepłukując się, czyli zwiększając wydzielanie w drogach oddechowych, bo ten czynnik tak drażni nie za bardzo oskrzela chcąco. W związku z tym zwiększa się wydzielanie dróg oddechowych. Ale oprócz tego jeszcze, że zwiększa się to wydzielanie, to na błonę
ostrzeli jeszcze ułatwia wydzielanie. Tam są takie napisane, pobudza ruch nabłonka migawkowatego. Czyli ten nabłonek migawkowy powoduje, że ten śluz się do góry, czyli ułatwiane jest odkrztuszanie. Mało tego, pierwiosnek ma też działanie rozkurczające na drogi oddechowe, bo wiele jest ziół, które też zwiększają wydzielanie w drogach oddechowych, ale nie każde rozszerza drogi oddechowe, nie każde rozszerza oskrzela. Tu mamy właśnie to podwójne, bardzo cenne działanie, no bo co to dużo ukrywać, jeżeli jest infekcja, są trudności z oddychaniem, ponieważ ta wydzielina zalega, no to jeżeli te oskrzela są rozszerzone, to wtedy łatwiej się oddycha. Poza tym, no niestety te saponiny, mając działanie drażniące, ale nie tylko na oskrzela, również na układ pokarmowy, bo stosuje się przecież te preparaty nie w postaci inhalacji, tylko doustnie, to zdarza się, że też drażnią te saponiny właśnie układ pokarmowy. Może być to przyczyną jakiejś nudności, nieżytu układu pokarmowego. No rzadko u dzieci mogą się pojawiać wymioty, także bardzo ostrożnie stosujemy preparaty u dzieci z pierwiosnkiem. Dodatkowo, jeżeli jeszcze mówimy o infekcjach dróg oddechowych, pierwiosnek, związki występujące w pierwiosku działają przeciwdrobnoustrojowo, czyli przeciwbakteryjnie, też przeciwwirusowo, a nawet trochę przeciwgrzybiczo. No to już po tym, co powiedziałam, Państwo się domyślacie, jakie jest zastosowanie pierwiostka, głównie schorzenia dróg oddechowych. Tak, dodać, że to jest jeden ze składników takich syropów. Dla dzieci to jest pierwiosnek, ale również, prawda, inne składniki. One są przynajmniej trójskładnikowe, takie syropy dla dzieci. Tak. Muszę Państwu powiedzieć, że właśnie był kiedyś syrop, który miał bardzo dużą ilość, można powiedzieć, wyciągu z pierwiosnka. I dzieci wymiotowały ze względu na ten pierwiosnek, ale tam rzeczywiście duża była ilość, ktoś nie przemyślał tego składu. No i nie od razu się zorientowano, jaka jest przyczyna tych wymiotów, bo no, dzieci często wymiotują, mają gorączkę, mają infekcję, no to te wymioty gdzieś tam się pojawiają. Dopiero po pewnym czasie ktoś się zorientował, że chyba z powodu tego pierwiosnka. No i rzeczywiście zmniejszono dawkę, zmniejszono ilość. I problemy już nie występowały. A była tam na przykład dziewanna, jeśli pamiętam, jeszcze dla niej. Tak, może być dziewanna. A pod nią ten piękny żółty, który tu wygląda. Też nam dobrze pasuje. Pasuje. Poprosimy teraz, bo te żółte kwiatki to są takie ładne. Pojawiają się jako pierwsze, prawda? Podbiał pospolity. Pojawia się na przedwiośnie już, także potrafi nawet wypuszczać w lutym, jeżeli jest cieplutko i słonecznie. Najpierw wypuszcza kwiaty, potem dopiero zaczynają rozwijać się liście, dlatego już od przedwiośnia zbierano ten surowiec i przetwarzano poprzez fermentację lub kiszenie w syrop. W ziemi nawet specjalnie zakopywano garnki właśnie gliniane z zebranymi kwiatami, przesypanymi cukrem. I tak przez wiele miesięcy potrafiono trzymać w tej ziemi ten garnek, aż to wszystko przefermentowało. I to był taki ludowy syrop podbiałowy. Zupełnie inaczej oczywiście przemysł do tego podchodzi, że sporządza wyciągi wodno-alkoholowe. Często ten alkohol później jest odparowywany, sam wyciąg zagęszczany i później dodawany do różnych preparatów złożonych. Bardzo często łączony właśnie jest na przykład, jak pani profesor wspomniała, dziewanną, z tymiankiem, macierzanką i z podobnymi roślinami. Należy do rodziny złożonych, albo jak państwo wolą, nowsze systemy astrowatych. Nie dość, no też wieloletnią, ale nie jest wcale tak powszechne, jakby się wydawało, no bo na trudno szukać podbiału na starych siedliskach. On właśnie lubi jakieś budowy dróg, budowy budynków,
jak się zwali gdzieś tam dużo ziemi, zbierze właśnie wierzchnią warstwę, to wtedy jego to pobudza do... Rudery. Tak, to, czyli to jest taka roślina ruderalna, grudowiskowa, jego to pobudza wtedy do kiełkowania i wtedy się masowo pojawia. W medycynie ludowej bardziej się polecało kwiaty, mniej liście. Liście z kolei na przykład służyły do konserwowania mięsa, cerów, także potrafiono, tak jak liście lepiężnika spokrewnionego hemotaksonomicznie, zawijać chlebki, kotleciki, jakieś kawałki mięsa, wtedy one się nie psuły, bowiem substancje fitoncydowe uwalniane konserwowały, hamowały rozwój grzybów i bakterii. Biedna pani profesor, jako chemik musi rozgryzać wzory. No tak. To są wzory, ale jednocześnie są nazwy i to w dodatku w języku angielskim, więc ja się nie podejmuję na tego tłumaczenia, co my mamy. Chciałam tylko pokazać, że to jest wielka różnorodność struktur. Co jest zachwycające, to są związki, które mają na przykład pięcioczłonowe pierścienie z azotem, prawda? Więc to są takie związki typu alkaloidów. No te pirolizyny nowe nie są korzystne dla zdrowia, musimy je ich unikać i dlatego właśnie jest to surowiec wycofywany z tego spisu. No oczywiście cały problem w przygotowaniu preparatów polega na tym, ażeby one miały jak najwięcej związków pożytecznych, a jak najmniej tych alkaloidów trujących i to jest osiągalne poprzez zastosowanie ekstrakcji rozpuszczalnikowej. One się w różnym stopniu rozpuszczają, można regulować pH przy ekstrakcji, można regulować skład rozpuszczalników. Alkaloidy nie są rozpuszczalne w wodzie na ogół, prawda? Więc tutaj cała mądrość chemików i to zarówno zielarzy, jak i fitochemików współczesnych, prawda? My teraz lepiej rozumiemy, jak można prowadzić ekstrakcję i dlaczego się przetrzymywało dłuższy czas, prawda? Zasypując solą czy alkoholem, po to, żeby otrzymać finalny produkt. No, ale właśnie bogactwo tych związków w roślinach nigdy nie przestanie nas zaskakiwać. Ja zawsze oglądam takie wzory, też jestem zachwycona i trochę mi smutno, że jestem na emeryturze, dlatego że gdyby przyszedł kolejny doktorant, to z przyjemnością zleciłabym mu dokładne badania tej grupy związków, prawda? Jest to fascynujące. O działaniu. Praca do twojego doktoranta. Praca do mojego doktoranta. No i co byśmy tu wykryli, albo co można by było przeczytać w literaturze o podbiale. No rzeczywiście kwiat się pojawia pierwszy, zanim jeszcze liście, ale te liście w tej chwili współcześnie bardziej są kręgu zainteresowania fitoterapii. Co by zawierają takiego cennego? Śluzy. To jest surowiec śluzowy, więc też tutaj śluzy się też powinny nakojarzyć z problemami, z drogami oddechowymi, ale inaczej działa niż wcześniej omawiane, bo z kolei działa przeciwkażdżowo. Nie tylko sztucznie, tylko jak te inne zioła omawiane wcześniej, tylko przeciwkaszlowo. Śluzy to sobie Państwo wyobrażają, to jest takie śliskie, taki śluz. Więc jeżeli taki preparat na bazie podbiału się połyka, to te śluzy powlekają błonę śluzową gardła, jamy ustnej, górny dróg oddechowych. Pod tymi śluzami wszystko lepiej się goi, regeneruje. Mało tego, czynniki drażniące, które powodują na przykład kaszel czy właśnie jakąś infekcję dróg oddechowych, nie mają możliwości dotarcia do błony śluzowej dróg oddechowych. No i jest działanie przeciwkaszlowe, regenerujące.
To się nazywa właśnie powlekające, tutaj jest napisane powlekające, bo ten słów powleka. Jamy ufną gardło, drogi górne oddechowe. Ja jeszcze chciałam powrócić do tych alkaloidów pirolizydynowych, bo od paru miesięcy więcej się o nich mówi, bo rzeczywiście są rośliny, są zioła, które wytwarzają te alkaloidy pirolizydynowe, zwłaszcza właśnie z rodziny astrogate, ale też ogórecznikowate. To są takie dwie rodziny roślin, które lubią te alkaloidy pirolizydynowe wytwarzać. Czy my mamy się ich bać? No właśnie tak pani profesor powiedziała, wszystko zależy od technologii, od sposobu wytworzenia preparatu zielarskiego, ale też od miejsca zebrania danego surowca zielarskiego. Już państwa uspokajam. W Polsce podmiot pospolity ma niewiele tych alkaloidów pirolizydynowych. A dlaczego my się ich boimy? Bo przy dłuższym stosowaniu, u bardzo dużych ilościach, bardzo dużych dawkach, ja to nazywam u wybitnych smakoszy, czyli u osób, które stosują zioła, leki w zbyt dużych dawkach i zbyt długi okres czasu niż schemat leczenia wymaga. Więc u wybitnych takich smakoszy mogłaby dojść po pewnym czasie do uszkodzenia wątroby, czy nawet zarastania naczyń krwionośnych. Polskiego podbiału się nie boimy, chociaż to się wszystko może zmienić, bo to roślina jest żywym organizmem. Wytwarza związki prywatnych potrzeb, nie dla nas. W związku z tym nigdy do końca nie wiemy, czy akurat w tym miejscu ten podbiał sobie tych alkaloidów nie wytworzył więcej. Unia Europejska do 2020 roku nie za bardzo ostrzegała przed tymi alkaloidami pirolizydynowymi, coś się musiało wydarzyć, że od 2020 roku są normy. W przetworach zielarskich, w surowcach zielarskich, ale to w suplementach diety, herbatkach i tak dalej, nie może być 40 mikrogramów na kilogram surowca. I też takie monografie wydawane przez Unię Europejską mówią, że jeżeli producent nawet nie napisze, że są, pisze, że nie ma alkaloidów w danym przetworze zielarskim, to czasami jest tak, że po prostu badania nie są zrobione. Ale my się w Polsce tu naszego nie boimy, chociaż są kraje, muszę państwu powiedzieć, gdzie jest dom na kawy, że podbiał może być stosowany, proszę posłuchać, maksymalnie 7 dni w roku. Tak dużo tych alkaloidów pirolizydynowych jest. Ale my sobie żyjemy w Polsce, mamy swój własny podbiał. I chyba to tutaj było, chyba że chcę coś dołączyć. No i bo to jest takie kontrowersyjne, także nie będę lepiej tutaj krytykował Unię Europejską i EFSA właściwie oraz Agencję Leków. Śnieżyczka w przewiśnie, Galanthus nivalis, rodzina amarylkowatych, występuje w południowej i środkowej Europie. Właściwie u nas przebiega taka granica zasięgu właśnie przez Niemcy, Polskę tutaj tego gatunku. Dlatego głównie właśnie gromadzi się na południu, że jakbyśmy Polskę przez pół podzielili, prawda, od wschodu na zachód, no to wtedy w tej połówce południowej znajdzie się najwięcej śnieżyczki przewiśnie. Bardzo dużo jej dostarczają były kraje jugosłowiańskie do przetwarzania i do właśnie uzyskiwania cennych składników. A także drugim takim producentem śnieżyczki jest Bułgaria oraz, a za nią zaraz Turcja. Preferuje gleby próchniczne, wilgotne, miejsca lubi cieniste lub półcieniste, stąd właśnie czasami masowe występowanie znajdziemy w grądach, w włóczynach czy starych łękach. Znalazł się obrazek z kwitnącą śnieżyczką, dlatego że to jest roślina wiosenna do podziwiania. Natomiast szczerze mówiąc nie znam preparatów ze śnieżyczki, które można by było powszechnie państwu polecić. Natomiast ostrzeżenie oczywiście, że to jest źródło alkaloidów.
No i tutaj też te związki są napisane, są narysowane, wzory są rzeczywiście imponujące. Proszę Państwa, żaden z tych związków nie jest produkowany syntetycznie. A więc jeśli doszlibyśmy do wniosku, że któryś z nich ma wyjątkowo cenne właściwości i zastosowanie, to należałoby zatrudnić chemików, żeby zrobili jego syntezę. To się nazywa totalna synteza chemiczna, ale nie jestem optymistką, jeśli chodzi o zrobienie totalnej syntezy i dostarczenie tych związków. Ciągle polegamy na źródłach naturalnych, ale te alkaloidy są rzeczywiście bardzo interesujące. Co możemy powiedzieć o zastosowaniu? Czy naprawdę chemicy teraz muszą się wziąć do roboty i zrobić te związki? Jak myślisz? Warto? To znaczy, czy chemicy powinni to zrobić? Jest pewna historia z tymi związkami śnieżyczki i krwiśniegu, bo tak mądrze jest napisane, bo tak musi być, ale ja to wytłumaczę. Jest to śnieżyczka, zawiera te alkaloidy, które nazywamy, że są wybiórczymi, odwracalnymi, kompetycyjnymi inhibitorami acetylocholinoesterazy. Ja wiem, że to strasznie fantastyczne, prawda? Do tego jest allosterycznym modulatorem receptora nikotynowego, to jeszcze dodaje pikanterii. Proszę Państwa, surowcem, gdzie najwięcej jest tych alkaloidów, to jest bulbus, czyli cebulka, tak. Bulbus to nie bulka, tylko raczej taka cebulka. I tam jest dużo tych alkaloidów, czyli nie to, co przebija śnieg, tylko to, co jest bardziej w ziemi. I już mówię, te związki, te alkaloidy z galantaminą na czele, uwaga, galantus, nazwa łacińska śnieżyczki, związek galantamina. Łatwe do zapamiętania. Jest też miwalina od drugiej części nazwy łacińskiej miwalis. Ale do czego zmierzam? Są to związki, oprócz tego, że tak mądrze tutaj mają ten mechanizm działania, to od razu mówię, wpływają na płytkę motoryczną. Co to jest płytka motoryczna? To jest połączenie nerwu z komórką mięśniową, nerwu, który reguluje pracę mięśnia, ale mięśnia szkieletowego. Mówimy o mięśniach, dzięki którym się poruszamy. No i właśnie, tam jest taki neuroprzekaźnik, taka substancja, która przekazuje informacje z nerwu na mięsień szkieletowy, zwany acetylocholiną. No i jak jest mało tej acetylocholiny, to te mięśnie nie chcą pracować. Na przykład jest taka choroba, możliwość mięśni, właśnie związana z złą pracą tej płytki nerwowo-mięśniowej i właśnie tej możliwości mięśni, żeby zwiększyć ilość tego neuroprzekaźnika, można zastosować galantaminę, głównie galantaminę się stosuje. Ona się źle wchłania z układu pokarmowego, w związku z tym, jeżeli są w aptece preparaty dostępne, to podaje się je z galantaminą konkretnie, podaje się je podskórnie, domięśniowo, ale nie doustnie. Zresztą te alkaloidy też nie są obojętne po podaniu doustnym do organizmu człowieka. Ale jeszcze Państwu jedną historię opowiem, mogę? Ale początek jest trochę inny. Proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić Amerykę Południową. Curare. Curara służyła tubylcom do zatruwania szczał. I jeżeli taka szczała z tą curarą ugodziła nieszczęśnika, to ta curara blokowała płytkę nerwowo-mięśniową. Jak to się objawiało? Paraliż mięśni. Taka osoba ugodzona nie mogła uciekać. No, padała przy pełnej świadomości, proszę Państwa. A paraliż mięśni odbywał się od nóg do góry.
kończyło się na mięśniach oddechowych. I ta osoba umierała, dusząc się. Dlaczego o tym mówię? Bo ta kurara była pierwowzorem do wyprodukowania związków już syntetycznych, które teraz są używane do, w trakcie operacji, zabiegów chirurgicznych, żeby rozkurczyć mięśnie szkieletowe. Po co się rozkurcza mięśnie szkieletowe w czasie operacji? Żeby chirurg miał możliwość operowania, żeby te mięśnie nie były skurczone, żeby były rozkurczone. A dlaczego o tym mówię? Jeżeli z jakiegoś powodu tych związków rozkurczających mięśnie użyje się w czasie operacji za dużo i jest niebezpieczeństwo, że te mięśnie szkieletowe będą rozkurczone za bardzo, żeby przełamać to, stosuje się galantaminę, która właśnie zwiększa kurczliwość mięśni szkieletowych. No to taka ciekawostka, ale będą Państwo mieli też wyobrażenie właśnie o tych alkaloidach, które są no, w kwiecie, który kwitnie na wiosnę i przebija śnieg. No i chodzi o szafran, czyli krokus. Należy on do rodziny kosek krowatych. Czasami właśnie mylnie niektórzy myślą, że krokus to krokus, możemy z nich wydobywać znamiona czy pręciki, używać jako przyprawy. Ten szafran, który znamy właśnie jako przyprawa, to on pochodzi z gatunku Crocus sativus, który występuje naturalnie w Azji Mniejszej, w ogóle w rejonie Morza Śródziemnego. A w dodatku kwitnie jesienią, także nie ma nic wspólnego z naszymi dzisiejszymi gatunkami. Natomiast właśnie ten, który widzimy, to jest szafran wiosenny. Może Państwo pojadą też w góry, wyższe góry, no to wtedy zobaczą podgatunek szafran spiski. Sam rodzaj szafran obejmuje aż 275 gatunków. Najbardziej rozpowszechnione są przede wszystkim surowce w krajach właśnie południowych, południowo-wschodnich Europy. I tam też znalazł największe zastosowanie w medycynie ludowej, jak i w medycynie oficjalnej. Niejako po części, tylko część tych właściwości przeszła do tej Europy centralnej, czy północnej, albo zachodniej. Także w tej chwili pracuje się nad nowymi suplementami, jak i lekami właśnie z tego szafranu uprawnego. No i niejako adaptuje do społeczeństw naszych tutaj bliskich, tutejszych. Szafran spiski, czy wiosenny, właśnie kwitnie w marcu. Chociaż jeżeli idziemy wysoko w góry i jest to akurat stop jakiś nachylony na północ, na wschód, to mogą te kwitnienia pojawiać się w maju i czerwcu. Czyli aż do tego czasu, kiedy zupełnie zniknie śnieg, albo chociaż częściowo stopnieje. W Bułgarii też powszechnie sprzedawane są, jak Państwo pojadą na różnego rodzaju stragany, czy do sklepów zielarskich, całe kwiaty suszone, albo nawet i wraz z liśćmi. One są tam stosowane do barwienia różnego rodzaju potraw, wyrobów cukierniczych, jak i też do przyprawiania. W tamtych też krajach bałkańskich, w rejonie Morza Czarnego, ale też Egejskiego, szafran znalazł zastosowanie w medycynie ludowej, głównie w leczeniu chorób wątrobnych, kręgosłupa żółciowego, jak środek żółciotwórczy, przeciwkamicze, a także regulujący ciśnienie i ogólnie wzmacniający. Ogromne uprawy szafranu są w Turcji i w Iranie, natomiast uniwersytety w Iranie zajęły się bardzo intensywnie badaniem bioaktywnych składników, no bo były interesujące takie informacje. Po pierwsze, dlaczego warto stosować szafran jako przyprawę, a po drugie, oprócz smakowych wartości, on przecież ma bardzo dużą
ciekawych właściwości, takich prozdrowotnych. No, jak Państwo wiedzą, to jest najdroższa przyprawa świata, naprawdę. W związku z tym też najczęściej fałszowana. Myśmy robili takie badania w uczelni. Publikacja jest w herbalizmie, jak odróżnić prawdziwy szafran od tego fałszowanego i czym fałszują. Proszę Państwa, no na przykład pokrojone płatki nagietka, łuski cebuli, dosypana kurkuma na przykład, jeśli to jest zmielony szafran. No te fałszerstwa są błyskawicznie do zidentyfikowania, prawda? Dlatego, że tutaj najciekawszymi związkami to są te związki karotenoidowe, właśnie krocyna, krocetyna i tak dalej. Proszę zobaczyć, to są związki, które mają bardzo długi łańcuch, pojedyncze, podwójne wiązanie, pojedyncze, podwójne i to im nadaje właśnie taki pomarańczowy, intensywny kolor. No i bardzo łatwo po pomiarach absorpcji można się zorientować. Oryginał, prawda? Czy też nie? Bardzo ciekawa rzecz. No ale dobrze, teraz który z tych związków rzeczywiście jest związkiem bioaktywnym i który działa? To jest jeszcze bardzo interesujący związek safranal, ten z aldehydowym podstawnikiem. No i oczywiście takie gorzkie związki w rodzaju pikrokrocyny. Rzeczywiście szafran, prawda, w dużej ilości powoduje, że potrawy są gorzkie. Co jest ważne jeszcze, jeśli chodzi o zastosowanie szafranu, no to ta przyprawa rzeczywiście nie tylko nadaje specyficzny smak, ale również ma właściwości na przykład przeciwmiażdżycowe. A ponieważ była taka droga, była to ukochana przyprawa bardzo bogatych szejków, prawda? Zwłaszcza szejkowie, którzy mieli do wykonania harem na przykład, prawda? I musieli być bardzo sprawni, musieli mieć sprawne serce i seksualnie również. Więc a warzyw i owoców gdzieś tam w pustynnych okolicach było mało, czyli oni jedli tłustą baraninę z szafranem i to utrzymywało ich zdrowiu i te właściwości przeciwmiażdżycowe właściwości takie typu afrodyzjaku szafranu zostały przebadane. Pokazano to w Iranie na szczurach. Ale możecie mi Państwo powiedzieć, tam na szczurach one i tak są aktywne seksualnie, prawda? No ale wobec tego wybrano panów, tak zwaną, to się gospelnia chyba tak jakoś nazywa, prawda? Tak. Mieli mało normalnych, aktywnych plemników. No i okazuje się, że podanie z ekstraktów szafranu działało bardzo korzystnie, czyli powinni Państwo zapamiętać, szafran jako afrodyzjak obniża cholesterol, no i działanie przeciwdepresyjne, ale to chyba i ona zostawię Ci tę przyjemność. Tak, dziękuję bardzo. No rzeczywiście afrodyzjak, no i stosowanie przez szejków, którzy mają harem, no to wiadomo, że taka osoba nie może w depresji. I bo by, no, trudno było spełniać jakąś tam swoją rolę. Ale no właśnie, szafran działa przeciwdepresyjnie i to jest bardzo dobrze udowodnione działanie. Poprawia nastrój, łagodzi napięcie, też przedmiesiączkowe u pań, także tu trochę natura jest sprawiedliwa, coś dla panów, coś dla pań. Surowce można powiedzieć, zielarskim, bo to u nas nie jest znane zioło, ale może bardziej farmaceutyczny, bo preparaty rzeczywiście są wytwarzane. Jest słupek, a konkretnie znamie słupka. Co to jest słupek? A to jest to, co Państwo widzą, takie wstążki, które pomarańczowe właśnie wychodzą z tych kwiatów, to końcówki się zbiera. Tam są to cenne związki, właśnie o których pani profesor mówiła. Dlatego też jest to najdroższa przyprawa na świecie, bo tu się zbiera ręcznie, proszę państwa. Więc no, nakład pracy jest bardzo duży, w związku z tym no, też cena jest olbrzymia.
Co jeszcze można powiedzieć o tym szafraniu? No tak, bo mieliśmy już przeciwdepresyjną dzisiaj magnolię, korę magnolii. Mamy znamię szafranu, niektórzy nazywają to krokus. No jeszcze trzecią, a dzisiaj nie omawiamy tej rośliny. Trzecia, taka najważniejsza roślina przeciwdepresyjna to dziurawiec, bo trzy są takie fitoterapie teraz uznawane. No ale dziurawiec kwitnie, proszę Państwa, kwitnie, no, na świętego Jana. Jakby się lato nie spóźniało, zawsze zakwita świętojańską noc. Ale to musiało być już temat nas, tak, wzięła latem. To zapraszamy Państwa wobec tego na następną część lato. No to już mamy pomysł, tak, na temat, na zaproszenie Państwa. No co jeszcze moglibyśmy tutaj dodać o szafranie? 40 torebek zabije człowieka, tak? Tak, mamy w handlu, bo mniej więcej tam jest 250. 300 mg, więc oczywiście sporo byśmy musieli spożyć, żeby się zabić. O, co też można mówić, tak? Tak, sosna zwyczajna, czyli Pinus sylwestris, bo na tym gatunku, żeśmy się skupili, czyli naszym krajowym gatunku. Ale trzeba też wiedzieć, że u nas występuje również sosna górska, czyli kosotrzewina oraz sosna limba. One są tak samo analogicznie stosowane w medycynie oficjalnej, jak i ludowej. Jeszcze w latach 50., 60. XX wieku poważne książki dla lekarzy, dla felczerów właśnie omawiały olejki czy różne przetwory z kosotrzewiny, na przykład pisane przez profesora Brzozowskiego, Bryla, czy też na przykład przez wybitnego farmaceuty doktora Podlewskiego. Sosna żyje, ta zwyczajna, około 300-350 lat i w maju właśnie rozwija dwa rodzaje kwiatostanów, czyli kwiatostany męskie i żeńskie. Tutaj widzimy, że właśnie te żółte, bardziej żółte, jasne, to są męskie i one wytwarzają pyłek. Natomiast te szyszko podobne to są kwiaty żeńskie, które mają specjalne szczelinki, którymi wychwytują właśnie ten latający pyłek rozmuchany przez wiatr. Kwitnie dopiero między 20 a 30 rokiem życia. Co możemy wykorzystać sosny, no głównie sosny zwyczajnej? No, począwszy od pączków, tak, co tutaj by się opowiadać, no, nie jeden dzień na ten temat, ale też gałązki, korę, kwiatostany żeńskie, męskie, więc tak, no, szeroko wykorzystywana jest ta roślina, to drzewo. No co, otrzymuje się olejek eteryczny, sosnowy, który się stosuje albo jako właśnie olejek eteryczny sosnowy, albo już wyizolowane związki z tego olejku eterycznego. O tym pani profesor zaraz wymieni te związki występujące w olejku sosnowym. Czemu olejek sosnowy ma działanie wychrztuśne, bo jest wykorzystywany do inhalacji przy stworzeniu górnych dróg oddechowych. Można sobie tam parę kropli do miski z ciepłą, nie gorącą, z ciepłą wodą dodać, nakryć ręcznikiem głowę i inhalować właśnie olejkiem eterycznym sosnowym. Można kupić maści do nacierania klatki piersiowej z olejkiem eterycznym sosnowym, wtedy ten olej się maści uwalnia i też jest pewnego rodzaju inhalacja, ale dodatkowo olejek sosnowy trochę drażni skórę, powoduje przekrwienie skóry w tym miejscu zastosowania, na przykład w postaci maści i wtedy z krwią do tych miejsc napływa więcej elementów odpornościowych. Układu odpornościowego, które też walczą z tą infekcją. Podobne zastosowanie na bóle mięśni i stawów, bo to rozgrzanie tych miejsc, przekrwienie tych miejsc powoduje, że napływają elementy przeciwzapalne, kolejne razy z krwią, przeciwbólowe, no i jest też efekt leczniczy.
Czegoś jeszcze nie zapomniałam, to jest naprawdę szeroko stosowany. No tak, stosuje się i wykorzystuje się również dziewięć sosnowy. Dziewięć sosnowy otrzymuje się z kory poprzez destylację z parą wodną, prawda, dobrze pamiętam? Z tą destylacją, tak. Dziewięć z kolei stosuje się zewnętrznie na skórę. Dziewcie drzew mają w tym sosnowe mają działanie przeciwłuszczycowe, na skórę się stosuje, przeciwłuszczycowe, przeciwzapalne, przeciwbojotokowe. Można kupić szampony dziewciowe, można kupić mydła dziewciowe. Jeszcze się wykorzystuje kalafonia, ale kalafonia to nie bardzo w lecznictwie, tylko bardziej do... Dawniej do plastru, prawda? Nie było do plastru, kleju, tak. Dawniej nie było kleju, ale bardziej do chyba... Do lutownictwa. Do lutownictwa, a więc nie do końca... aha, też, żeby się przyklejały u baletnic, albo są ci nie przyklejały. Już nie pamiętam. Przyklejały. Buciki, baletnic, tak, no to takie wykorzystanie kalafonii, a jeszcze z drewna. No to jeżeli właśnie... Terpentyna. Jest jeszcze terpentyna i olejek terpentynowy. Olejek terpentynowy ma działanie podobne do oleju sosnowego. To rzeczywiście tak to wygląda, że człowiek się właśnie idealnie przygotował do eksploatacji sosny, czyli jak Państwo przetną, no to wypłynie żywica. Jeżeli wydestylują żywicę, to będzie olejek eteryczny. To, co zostanie, to jest kalafonia, a w żargonie mówimy kalafonia, prawda, w potocznym języku. Także mamy właściwie z żywicy różne ceny na surowce, no i kiedyś przecież konserwowano drewno, prawda, też właśnie żywicą, jak i terpentyną. My mamy syropy sosnowe. Tam też będzie jeszcze. Tam się teraz profesor Bauer powie o związkach, bo takie śliczne są. Tutaj są piękne wzory, dlatego że one są małe, łatwo zapamiętać. I to są takie związki terpenowe, lotne, które tworzą ten piękny zapach. Oczywiście pinem, prawda? Alfa, beta i tak dalej. Stereoisomery pinenu. One właśnie dają ten piękny zapach. Sporo jest też kwasów fenolowych. No i to właśnie wszystko pachnie, działa bakteriobójczo. Co jest ciekawe, jeśli chodzi o te związki sosny, to jest to, że należałoby je jakoś utrwalić. No więc olejek sosnowy to oczywiście sprawia nam przyjemność, to świat zapachowy i tak dalej, możemy się tym cieszyć. Ale świetnym sposobem konserwowania sosny, który sama widziałam, to jest po prostu zanurzenie tych pięknych pędów, takich lepkich, pachnących, w miodzie. No i na Kaukazie właśnie tak sprzedają taki miód sosnowy. Słuchajcie, to jest w ogóle rewelacja. Próbowałam to zrobić w Polsce i mam zresztą nawet tutaj taki słoik. Więc łyżeczka tego miodu z takim kawałkiem pędu sosnowego jest rewelacyjna. Pięknie pachnie na przeziębienie. Prosty sposób. Ja na przykład coś takiego polecam. Warto jeszcze wspomnieć o igłach sosnowych, które oprócz tych związków właśnie polifenolowych, działających silnie antyoksydacyjnie, mają też sporo witaminy C. No i właśnie jak na tym jednym z pierwszych statków Amerykanie przybyli na nową ziemię, żeby nie umrzeć ze szkorbutu, prawda, bo w zimie nie mieli witaminy C, to tubylcy pokazali im, że należy wykorzystać igliwie sosny. Proszę sobie wyobrazić, przeżyli. No właśnie dlatego, że była tam witamina C i silne antyoksydanty. Więc no oczywiście nie wybieramy się na jakieś wyprawy polarne, ale warto wiedzieć, że sosna, która rośnie bardzo blisko, jest tutaj bardzo cenna.
surowce. Dziękuję. Tutaj Państwo mają też taką nazwę pinitol, depinitol. On jest często w suplementach diety jakoś środek polecany dla cukrzyków. Powiem, uwrażliwia komórki na insulinę i stymuluje wysepki langerhansa do produkcji właśnie insuliny. Wybiór sosnowy tu ważny jest. Nalewka sosnowa. Nie są ci opędnie działa, tak? Więc trzeba powiedzieć o tych preparatach, które mają zwiększyć wydzielanie i przepływ żółci, to też mogą być właśnie. Terpichol, rawachol, no to rzeczywiście były na problemy z wątrobą, z żółcią właściwie preparaty, bardzo dobre. Surowiec zbierany na wiosnę, teraz musimy o nim pamiętać, dlatego teraz o nim mówimy, a będziemy wykorzystywać go przez cały rok. Zobaczcie, jakie piękne sosna. Tak, tutaj jeszcze właśnie warto zwrócić uwagę, bo to pani profesor mówiła o witaminie C. No to wiadomo, że właśnie pędy sosny były stosowane przez więźniów, także tych wywiezionych na Syberię do przygotowywania różnych wywarów. Zresztą poważne też podręczniki medyczne, nawet wojskowe, z medycyny wojskowej właśnie uczyły lekarzy wojskowych, jak przygotować przeciwszkodowy odwar z takich pędów. To się po rosyjsku nazywa cymiga. I właśnie sosna jako surowiec na cymigę. Warto o tym pamiętać w warunkach trudnych, powinnych na przykład. I ostatnia nasza roślina dzisiaj to jest przepiękny ziarnokąt wiosenny. Kiedyś był po prostu oznaczony jako ficaria. Werna, dzisiaj właściwie wróciło się do tej nazwy przedwojennej Ranunculus ficaria, należy bowiem do rodziny Ranunculaceae, czyli jaskrowatych. Jest to roślina wieloletnia, bardzo cenna, bowiem jeżeli nam zabraknie ziemniaków i innych surowców skrobiowych, no to ta potrafi mieć nawet 18-22% skrobi. Że możemy z takich bulwek właśnie ziarnoponów przygotować placki ziemniaczane albo bulbę i zjadać jak pile ziemniaczane. Poza tym liście właśnie są przebogate w witaminę C, też jest tam kilkaset miligramów tej witaminy C, zatem działa przeciwszkodbudowo i odtruwająco. Kwitnie od marca do maja, w oczy rzucają się kwiaty lśniące, podobnie zresztą jak sercowate listy. Mają Państwo narysowane związki bioaktywne, a oczywiście nie skrobie te bardzo cenne odżywcze, ale tu akurat ostrzeżenie, że zawiera toksyczny związek. No dlatego prawdopodobnie nie została to popularna, nie jest to popularna roślina jadalna, prawda, ale wiemy jakiej się pozbyć. Nie, oczywiście nie należy jej jeść w nadmiarze. My zapraszamy Państwa zwykle na herbatki. Natomiast no, mam takie wrażenie, że bardzo chętnie byśmy kiedyś zrobili bulwy i zaprosili Państwa na konsumpcję. Pokazaliśmy Państwu wtedy bataty na przykład, ziarnopłon, parę jeszcze bardzo ciekawych roślin, żeby spróbować nowe bulwy jadalne, prawda? Ja się zastanawiam, czy to nie jest jakiś pomysł na biznes. No bo już ziemniak tak, już słonecznik bulwiasty też. Już niektóre restauracje opanowały no, wytwarzanie no, potraw. A może właśnie teraz tych bulw ziarnobłonu mi się coś udało wymyśleć. No, powracamy do natury. Tam chyba nie ma w tych burwach z tym związku. To się rozkładają. No, one się rozkładają pod wpływem chyba próbki też kulinarnej, więc nie za bardzo się tutaj tego obawiamy. Ale jakieś prozdrowotne właściwości, może warto wspomnieć też, że macerat, nalewka może mieć działanie przeciwreumatyczne. Antyseptyczne, takie dezynfekujące, odtruwające.
co by nie chcemy. No tak, co też może być oczywiście bardzo cenne w leczeniu i łuszczycy, i jeżeli ktoś ma problemy z utratą włosów, czyli leczenie łysienia, problemy z krążeniem w kończynach dolnych, żylaki, odrzedzenia na podkrócie, no tutaj mogłoby być taki preparat z zielarzą pomocny. Tak, jak Państwo będą spożywać ten ziarno pomno, to wyczują taki ostry smak w gardle, on jest przykrywający. Tak jak zresztą u wszystkich, prawda, jaskrowatych, no bo czasami knieć błotną, czyli kaczeńc, kaczyniec, też zjadamy na przykład w formie pączków. I też wtedy odczuwamy to gryzienie przez pochodne ranunkuliny. Zresztą tą ranunkuliną zainteresowała się bardzo medycyna z tego czasu, kiedy jeszcze nie było streptomycyny, która pokonała właściwie gruźlicę, potem pozostałe typu pas i tak dalej, leki. A wcześniej właśnie pracowano długo nad wyizolowaniem ranunkuliny i zabezpieczeniem jej przed rozkładem jako lekiem przeciwgruźlicowym. Oczywiście wtedy głównie zwracano uwagę na inne jasty, na przykład jaskie jadowite, gdzie ranunkuliny jest dużo, a nie na ziarnopon, ale warto wiedzieć właśnie, że w medycynie ludowej wszystkie jaskry były stosowane jako środki bodźcowe, poza tym właśnie przeciw gruźlicy, a także przy obrzękach i zatrzymaniu moczu, a wiosną jako źródło witaminy C. Dziękujemy ślicznie, bo to była ostatnia roślina. To jest piękne kwiatki wiosenne, które wkrótce zobaczymy. Ja chciałabym jeszcze Państwa serdecznie zachęcić do zjadania kiełków wszelakich. Są takie urządzenia sprzedawane w sklepach ogrodniczych, które nazywają kiełkownice. Można kupić zestaw kiełków i to jest wspaniała uprawa, no można nazwać uprawa, wspaniałe zajęcie, bo to można zrobić na parapecie. Uprawa domowa, prawda? Dlaczego te kiełki są takie wspaniałe? Otóż tak jak dr Brzański na samym początku powiedział, roślina magazynuje to wszystko, co jej potrzebne, żeby wystrzelić nad powierzchnię. Ciekawa rzecz jest taka, że te kiełki magazynują bardzo dużo witaminy C, ale tylko produkcja witaminy C trwa przez parę godzin. Dlatego, że po prostu musi mieć ta roślinka bardzo dużo antyoksydantów w samym pierwszym i zetknie się z powietrzem. Później jak już jest w powietrzu, ustaje, ale musi być przygotowana, prawda? Dlatego kiełki są taką witaminową bombą. A bardzo szybko rosną, bardzo łatwo się je uprawia. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, że mamy taki skarb w zasięgu ręki, prawda? Zachęcamy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo.